W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O wy wszyscy, którzy idziecie drogą, zobaczcie i przypatrzcie się, czy jest boleść jako boleść moja. Nie zapominaj nigdy na cierpienia matki swojej, której duszę najświętszą miecz boleści przeszył. Módlmy się. Matko najboleśniejsza, któraś syna swego pochowała w grobie, a nas przyjęła za dzieci, przez tę mękę i miłość Twoją wyjednaj nam odpuszczenie grzechów, nieustanny postęp na drodze doskonałości, wytrwanie w dobrym do końca oraz śmierć szczęśliwą pod miłosierną opieką Twoją, na sercu Jezusa przyjętego w sakramencie miłości. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko najboleśniejsza, módl się za nami. Gdy Jezus ujrzał Matkę pod krzyżem stojącą i ucznia, którego miłował, rzekł Matce swojej: Niewiasto, oto Syn Twój. Potem rzekł uczniowi: Oto Matka Twoja. Królowo męczenników, módl się za nami. Spraw to, Zbawicielu drogi, byśmy świętą Rodzicielkę Twoją, która pod krzyżem z Tobą współcierpiała, nabożnie czcili i serdecznie miłowali i pod jej opieką zawsze wiernie Ci służyli, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Królowo najboleśniejsza, módl się za nami.